tym, gdy we wtorek Katowice ogłosiły plan wprowadzenia zmian w polityce parkingowej, w internecie rozgorzała dyskusja na ten temat. Najbardziej niezadowoleni z proponowanych stawek są przedsiębiorcy, którzy za abonament uprawniający do parkowania w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania będą musieli zapłacić 900 zł miesięcznie, a nie jak dotychczas 250 zł. No chyba coś komuś na głowę spadło. No tak szczerze, no bo powiedzmy 900 zł miesięcznie czy 1000, no to jest kupę kasy. No. To skąd ja mam klientowi dołożyć to do rachunku, dopisać do paragonu? Normalne, że to idzie w kierunku, żebyśmy się stąd chyba wynieśli. No bo to innego ja tu założenia nie widzę. Bo tu cały dzień musimy parkować, bo wiadomo, że ten towar trzeba przywieźć, rozładować. A nieraz po prostu to jest tak, że braknie, no to się trzeba zaś jechać. No jeżeli będę musiał płacić więcej, no to oceniam to gorzej. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wykupienia tzw. kopert w cenie od 500 do 1500 zł w zależności od strefy i tego, czy miejsce rezerwowane jest czasowo czy całodobowo. Obecnie koperty kosztują 250 lub 400 zł. Stawki zaproponowane wynikają z konsultacji społecznych, jakie przeprowadzaliśmy w 2021 roku. Są one nieco wyższe od tych stawek, które wtedy były w tym wachlarzu, z którego mogli wybierać mieszkańcy, ale to też wynika z tego, że inflacja nieco podniosła ceny poszczególnych usług. O czym najlepiej wiedzą przedsiębiorcy, którzy nie tylko zmagają się na co dzień ze wzrostem cen za media, ale również nowym i nie do końca dopracowanym systemem podatkowym w Polsce. W Katowicach jest zarejestrowanych ponad 50 tysięcy firm, stąd przedsiębiorcy są zdziwieni brakiem jakichkolwiek ulg w nowej polityce parkingowej miasta. Zrobiliśmy analizę dotychczasowego stanu, który nie był najlepszy, jeśli chodzi o proporcje pomiędzy mieszkańcami a kopertami dla przedsiębiorców i przedsiębiorców, którzy korzystali z centrum miasta. Nie jest to ostateczne rozwiązanie, natomiast na dzień dzisiejszy jest to stawka wyjściowa. Nowa polityka parkingowa w Katowicach zostanie wprowadzona najwcześniej na przełomie listopada i grudnia 2023 roku. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca busa, który w niedzielę 21 maja doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym na odcinku autostrady A1 w powiecie częstochowskim. W wypadku zginęło dwóch pasażerów, a trzech innych z obrażeniami trafiło do szpitala. W środę w katowickim szpitalu, gdzie obecnie przebywa kierowca, odbyło się posiedzenie sądu. Zadecydowano o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Przesłuchany przed prokuratorem odmówił składania zeznań. Stwierdził, iż nie rozumie okoliczności sprawy i zarzutu. Przed sądem w dniu dzisiejszym także odmówił składania wyjaśnień, a także odmówił odpowiedzi na pytania, które sąd do niego kierował. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, mężczyzna prowadził busa będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,5 promila w jego organizmie. Istnieje też podejrzenie zażycia środków odurzających. 41-latek z Warszawy i 5 pasażerów jechali do pracy za granicę. Do wypadku doszło podczas zmiany pasa ruchu. Kierowca busa uderzył w Audi, potem przejechał przez bariery i zatrzymał się na przeciwnym pasie ruchu w kierunku Łodzi. Podczas tego manewru pojazd kilkakrotnie koziołkował i z tego pojazdu wypadły 4 osoby. 3 z nich były reanimowane, niestety 2 nie udało się uratować życia. Mężczyzna do aresztu trafi w ciągu kilku najbliższych dni po opuszczeniu szpitala w Katowicach. Prokuratura sprawdza, czy w jednej z kamienic przy ulicy Równoległej w Częstochowie doszło do zabójstwa. We wtorek wieczorem policja otrzymała zgłoszenie, że 51-letni mężczyzna potrzebuje pomocy, bo jak zdążył powiedzieć przez telefon, żona ugodziła go nożem prosto w serce. Kilka minut później mężczyzna zmarł. Na miejsce przybył policyjny patrol. No niestety mężczyzna nie dawał już żadnych oznak życia. Pomimo reanimacji nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Natomiast policjanci zatrzymali do sprawy podejrzewaną o tą zbrodnię jego 42-letnią żonę. Kobieta w chwili zatrzymania była pijana. W jej organizmie były 3 promile alkoholu. Kobieta w chwili obecnej trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Jeżeli wytrzeźwieje, zostanie doprowadzona przed oblicze prokuratora, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzut. Na razie nie są znane okoliczności poprzedzające tragedię, ale małżeństwo było znane policji. To nie wiejska droga.
tylko krótki, ale nieprzyjemny dla zawieszenia odcinek ulicy Porcelanowej w Katowicach, jakieś 3 km od centrum miasta. Niektórzy kierowcy mają z tej drogi złe doświadczenia, trudno się dziwić. Dokładnie tutaj oponka ucierpiała. Opona niestety pękła, ubytek w oponie od razu się pojawił, ale liczyłem, że dojadę. Dojechałem tak naprawdę 3 km dalej pod mieszkanie, brat zadzwonił na policję. Policja stwierdziła, że jeśli odjechaliśmy już z tego miejsca, to oni nie mają żadnego potwierdzenia, że ta opona pękła na tej drodze i oni nie są w stanie nic zrobić. A droga, no wszyscy widzą jak wygląda, no nie da się tego ominąć tak naprawdę. To nie jedyna opona, jaka tu pękła. Te zdjęcia sprzed kilku dni otrzymaliśmy od innego kierowcy. Tym razem policja była na miejscu, jednak wcale nie jest pewne, że uda się odzyskać pieniądze za uszkodzenia. 8 lat pracuję, 8 lat dojeżdżam tutaj tą drogą, a w tej chwili no, ten przejazd jest bardzo utrudniony, bo boję się o kondycję mojego auta, nie? A wiem, że, nie, że żaden ubezpieczyciel, już się rozeznałam w temacie, żaden ubezpieczyciel nie wypłaci mi odszkodowania, dlatego że to jest droga leśna i ja mam tutaj, nie wiem, chyba nie mogę tędy jeździć, tak mi się wydaje. Faktycznie pojawił się tu ostatnio nowy znak. Niektórzy nawet go zauważyli. Widziałem, aczkolwiek no tam raczej no nie zwróciłem uwagi na to. Czyli nie było takiej informacji, że musicie mieć jakieś uprawnienia do tego, żeby przejeżdżać tą drogą? O uprawnieniach to pierwsze słyszę, żeby trzeba było mieć, żeby tam jeździć. Kierowcy już wypracowali swoje sposoby. Trzeba jechać albo slalomem, albo drugą stroną jezdni. Jadę po angielsku, po lewej stronie, ponieważ po prawej bym jechała, to po prostu piątka i dziesiątka szybkość, prawda? Jeździmy, łamiemy znaki. W tym również ten nowy znak, który, jak dowiedzieliśmy się od Nadleśnictwa Katowice, postawiono dla zapewnienia bezpieczeństwa, tak aby nie dochodziło do uszkodzeń pojazdów osób, które są uprawnione do korzystania z tej drogi. Problem w tym, że choć znak stoi od kilku dni, to nikt o żadnych uprawnieniach nie słyszał, a działa tu kilkadziesiąt firm. Miasto nie może nic zrobić, bo teren należący do Katowic kończy się tu. Od skrzyżowania z ulicą Kolonia Amandy, tutaj jest to droga o charakterze leśnym, nie ma ona charakteru drogi publicznej i miasto, które no nie jest ani właścicielem, ani nie ma żadnego tytułu prawnego do tej drogi, nie ma możliwości wpływania na właściciele czy zarządcę. Kierowcy wjeżdżają więc na własną odpowiedzialność, bo ustawiając ten znak, leśnicy od odpowiedzialności za fatalny stan nawierzchni się uchylają. Tramwaj stoi, a samochody jadą. Brak priorytetu dla tramwaju to nie wyjątek od reguły, tylko duży problem w całej metropolii. Dzisiaj na jego rozwiązanie w kilku miejscach pieniądze dostał Bytom. Wchodzą w pewną kolizję z ulicami, z trasami drogowymi. Natomiast kwestia włączania się do ruchu jest dzisiaj dużym problemem i nie zawsze da się to zrobić, mówiąc kolokwialnie, elektronicznie, czyli zmieniając system. Często wymaga to przebudowy i między innymi temu ma to służyć. W Bytomiu jest dużo linii tramwajowych, dużo skrzyżowań z udziałem tramwaju. Jest też przede wszystkim dużo świateł, na których te tramwaje się zatrzymują. Po to, żeby tak nie było, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przedstawiła propozycję zmian. Linie, dla których została przygotowana koncepcja, to linia numer 6, numer 7 i numer 15. Na wprowadzenie zmian, które mają przyspieszyć jazdę tramwajów, Bytom dostał prawie 2 miliony złotych. Jako drugi pieniądze ma otrzymać Sosnowiec. Rozpoczęliśmy w tej chwili tak naprawdę pracę od skupienia się na tych przypadkach, gdzie możemy włożyć najmniejszą ilość pieniędzy i osiągnąć najlepszy rezultat. W związku z tym efektem jest złożenie przez miasto Bytom kilku wniosków, które dzisiaj były głosowane na sesji zgromadzenia. I są to właśnie projekty, które będą przebudowywały, będą usprawniały nasze skrzyżowania po to, żeby te tramwaje mogły płynniej, lepiej i szybciej jeździć. Na razie do płynności przejazdu przez skrzyżowania jeszcze daleko. Same tramwaje śląskie stwierdzają, że gdyby było inaczej, to może chętnych do podróżowania tym środkiem transportu byłoby więcej. Już wszystkie skrzyżowania praktycznie posiadają detekcję, w związku z czym na pewno można w jakiś sposób poprawić przejezdność tramwaju i nadać mu w jakimś stopniu priorytet. Oczywiście to zawsze kwestia kompromisu między ruchem szynowym a komunikacją samochodową, która jednak dość mocno krokuje na miasto.
jasno. Z analizy wynika, że przy wprowadzeniu różnego rodzaju zmian w rozkładach jazdy i infrastrukturze czas przejazdu tramwaju na linii nr 6 pomiędzy centrum Katowic i centrum Bytomia, który dzisiaj zajmuje około 45 minut, mógłby się skrócić od 6,5 do około 8,5 minuty. Jaworzno będzie wynajmować elektryczne rowery mieszkańcom. W środę rozpoczął się nabór chętnych. Baterie w tych rowerach pozwolą na jazdę ze wspomaganiem elektrycznym do 60, nawet 80 km na jednej pojemności baterii. Pod warunkiem oczywiście, wszystko zależy od poziomu, na jakim poziomie wspomaganie sobie ustawimy. Każdy, kto chce wynająć taki rower długoterminowo, musi liczyć się z opłatą 50 zł miesięcznie, czyli 600 zł rocznie. Dodatkowo dwa razy w roku użytkownik roweru musi stawić się na specjalny przegląd. Rowery będzie można wynająć na rok, dwa lub trzy lata. Rowerów jest 171. Jeśli chętnych będzie więcej, to miasto zorganizuje losowanie.